dobrze. Obok mnie Anna Wińkowska, koszykarka GTK Gdynia. Witam serdecznie. Po meczu, przed którym gdzieś tam zapowiadałyście, że właśnie w spotkaniu z SKK Polonią Warszawa będziecie szukać punktów. No i w pewnym momencie chyba było blisko. Jak to wygląda z twojej oceny? Na pewno szukałyśmy tych punktów. Chciałyśmy oczywiście wygrać jak praktycznie każdy mecz. Liczyłyśmy na to. Każda zawodniczka, która wchodziła na boisko, oddawała całą siebie. Oczywiście miałyśmy duże nadzieje, no niestety zabrakło troszkę szczęścia, troszkę zbiórek, troszkę zastawienia. No i... Trochę podobny przebieg tego spotkania jak do meczu w pierwszej rundzie w Warszawie, czyli gdzieś tam zbudowana przewaga. No dokładnie, troszkę pierwsza kwarta, dokładnie? Tak jakby rozważyła przed całym meczem. Ale też trochę znowu gdzieś tam tego stracha napędziłyście w końcu, co tak mi się wydaje przynajmniej. Oj, na to liczymy. Dla ciebie to jest sezon po powrocie po kontuzji, zgadza się? Bo to dokładnie. Jest trzeci sezon już w Gdyni, no ale wydaje się, patrząc chociażby na dzisiejsze statystyki, czyli tam 19 punktów, jedna zbiórka i byłoby kolejny, czwarte chyba już double-double w tym sezonie, to chyba już dobrze się czujesz fizycznie i po prostu na pewno boisku. Już noga mniej mi dokucza i tak naprawdę jestem w stanie tak jakby wykorzystać swoją wcześniejszą siłę, tak powiedzmy. Kontuzja na pewno nigdy nie jest na rękę, ale mam nadzieję, że wróciłam silniejsza i też bardziej rozważna. Dzięki temu jestem po prostu w stanie wesprzeć drużynę i mam nadzieję, że też to czują. Jasne. Jeszcze zapytam tak właśnie z perspektywy już może właśnie całego zespołu, bo niedawno po raz pierwszy po 34 spotkaniach udało się twojemu zespołowi GTK Gdynia odnieść pierwsze zwycięstwo w Ekstraklasie. Czy to był dla was taki jeszcze jakiś pozytywny bodziec do jeszcze dalszej pracy nad sobą? Oczywiście, tak jakby dzięki temu tak naprawdę teraz poczułyśmy, że możemy pracować i nasza praca ma też sens i odzwierciedlenie, tak jakby, że nic nie idzie na marne i stajemy się tak jakby z sezonu na sezon coraz mocniejsze, silniejsze i właśnie dzięki tym minutom, które wykorzystujemy na boisku, jesteśmy po prostu w stanie zdobywać punkty i tak naprawdę pokazywać, że wcale nie jesteśmy gorsze od reszty zawodniczek. Jasne. Też w trakcie sezonu nastąpiła, można powiedzieć, taka roszada w zasadzie w sztabie trenerskim, bo wasza dotychczasowa główna trenerka Jelena Skerowicz w tej chwili prowadzi już zespół VBW Arki Gdynia, natomiast jej miejsce zajęła pani trener Karolina Szlachta. Czy coś się zmieniło z perspektywy zawodniczek, jeśli chodzi o element szkoleniowy? No zawsze jednak zmiana trenera, zwłaszcza w połowie sezonu, nie jest łatwa, zwłaszcza dla nas, dla jednak młodszych zawodniczek, które też nie mają, powiedzmy, tak dużo doświadczenia. Oczywiście było to cięższe, ale mam nadzieję, że też poradziłyśmy sobie z tym jak najbardziej mogłyśmy. Czujemy duże wsparcie między zawodniczkami, więc myślę, że dobrze to współpracuje, że bardziej zawięziłyśmy więzi. I mam nadzieję, że to dobrze wygląda, zwłaszcza dla kibiców. Dzisiaj też grałyście, tak mi się wydaje, w troszkę okrojonym składzie, bo część młodszych dziewcząt na Mistrzostwach Polski U19 się prezentuje. No i niestety odpadła nam tak naprawdę główna rzucająca Ala Żytkowska. Niestety... choroba wzięła górę, tak powiem, ale mam nadzieję, że szybko wróci do zdrowia i znowu będzie wspierać. Ale zespół U19 co prawda bronił, zda się, tytułu z zeszłego roku, dobrze myślę? Dokładnie. Udać się nie udało, ale piąte miejsce po Dogrywce, zdaje się, z Widzewem jest, bo to mniej więcej równolegle się toczyły te spotkania. Mam nadzieję, będę kibicować. Nie, już się udało, tak, no ale miałaś swój mecz, więc jesteś jak najbardziej usprawiedliwiona. Natomiast wasza siostrzana drużyna, czyli VBW Arka Gdynia, jutro ważny mecz w Lublinie. Pierwsze spotkanie w Gdyni, zwycięstwo może nie tyle niespodziewane zwycięstwo, ale rozmiar tego zwycięstwa był chyba prawie 50 punktów, więc bardzo pokaźny. Czy myślisz, że teraz ten mecz rewanżowy w Lublinie, czy będzie bardziej zacięty, jakiego się spodziewasz spotkania? Lublin jest zawsze ciężkim przeciwnikiem, zwłaszcza tak jakby w tym sezonie bardzo dobrze się prezentuje i myślę, że wszyscy to widzą. Na pewno łatwo skóry nie dadzą, zwłaszcza, że to jest ich parkiet, ich kosze, ale mam nadzieję, że Arka Gdynia tak jakby ma jakiś pomysł na nie i dadzą sobie radę na
ale na pewno będzie doskonałe widowisko. Na to myślę, że wszyscy liczymy. Będziesz oglądać z korzenkami? Oczywiście. też mam plan, może niekoniecznie z korzenkami, albo nie z tak licznymi jak ty, ale na pewno się uda. Bardzo dziękuję za rozmowę, gratuluję postawy tobie i też całej drużynie w dzisiejszym spotkaniu i powodzenia w kolejnych meczach ligowych. Dziękuję bardzo.